Hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling or the windows in the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sanctuary. Doesn't matter, it is Christmas. Dobry kochani, witam was w kolejnym dniu Vlogmasa. To świąt już rzut beretem. Zostało kilka dni. Cały adwent zleciał naprawdę błyskawicznie szybko. O co tu chodzi? Czemu mi się zegarek nie chce uruchomić? Okej. Mamy rano, godzinę 8. Ja się zbieram do pracy pomalutku. Jak widzieliście z rana jeszcze faktury musiałam obrobić. Muszę jeszcze dzisiaj... Swoje faktury, bo to jest z męża firmy. Jeszcze muszę od siebie dzisiaj też ogarnąć. Muszę powysyłać zestawienia do księgowego, bo miesiąc się kończy, a ja po prostu najnormalniej w świecie zapomniałam o tym. Więc na szczęście u mnie tego aż tak dużo nie ma, ale jednak mimo wszystko coś tam trzeba zrobić. U nas nadal mroźno, nadal zimno. Mąż mówi, że jest minus 15 stopni. Więc pewnie tak jest. Na szczęście powiem wam, że... Ojej, jak światło się przebija. Ale na szczęście przestało padać. Wiele z was mówi, że może będą w tym roku święta białe. Niby zapowiadają odwilż, niby ma być ocieplenie. U nas w nocy jednak mimo wszystko nadal zapowiadają przymrozki. No ale zobaczymy. Powiem wam, że tego śniegu jest tak dużo, że nie wiem, czy on da radę tak stopnieć aż do świąt, bo to już zostało niecały tydzień, a naprawdę u nas tej pokrywy śnieżnej jest mega dużo. Ale no nic, nie będę dumać. Jak zostanie, to fajnie, jak nie, to trudno. I tak tego śniegu jest sporo. I lecimy dalej z tym dniem. Lecę teraz. Jadę dzisiaj w ogóle do pracy, po pracy z sukienką. Tak jak mówiłam, jadę szukać jakiegoś biustonosza, albo ewentualnie szukać po prostu innej kreacji na święta. Zobaczę. Znaczy kreacji. Czegokolwiek po prostu. Muszę też kupić jakieś jeansy, ale to jeszcze nie dzisiaj. Może już po świętach właśnie na tych wyprzedażach się po prostu wymknę na jeden dzień i po prostu poszaleję na zakupach. Myślę, że będzie to w środę po świętach, bo mam ją chyba wolną. Wiem, że jakoś tak po świętach idę pierwszego dnia do pracy, a następny mam wolny.
po świętach, dobrze mówię. Więc pewnie się wtedy wyrwę na jakieś zakupy. Już tak na luzie, wiecie, bez spiny, że vlogmasy, że święta, że przygotowania. Po prostu tak pojadę, zabiorę Ksawerego, bo jego musimy ubrać przede wszystkim. On ma wszystko za małe na siebie. Bluzy ma tylko dobre, bo były większe kupowane, ale spodnie muszę mu naprawdę kupić w dużych ilościach wszystkie. Ma już za krótkie. Mam nadzieję, że wyzdrowieje do świąt. Nadal nie podjęłam decyzji co do tego antybiotyku, no ale zobaczymy. Zobaczymy, jak dzisiaj wrócę z pracy, jak on, bo on teraz śpi, jak się będzie czuł, wie, które leki może wziąć. Także jakoś damy radę. Przyszłam się tylko przywitać, powiedzieć Wam dzień dobry, życzyć Wam miłego dnia i dzisiaj też coś będziemy robić w Thermomixie. Nie wiem co, bo muszę go troszeczkę przetestować, zanim go oddam. No dobra, to tylko mąż pukał, jakkolwiek to brzmi, dlatego pies tak zareagował, wiecie, od razu szczekaniem. Azji w ogóle dopiero teraz poszła na dwór, więc pewnie zaraz jakiś maraton za oknem przeleci. No ale dobra, ja tylko przyszłam się przywitać, życzyć Wam miłego dnia i rozpoczynamy tego kolejnego vlogmasa. If you go cruising downtown, it's a curtain of lights. And the tree at the Staples Center is the prettiest sight. Now who said Christmas must be white? I don't think Bing Crosby got that right. The weather outside doesn't get frightful. It just stays warm and delightful. I powiem Wam, nie wiem co mam Wam powiedzieć. Tyle Wam powiem. Miałam dzisiaj dosyć ciężki dzień. Mamy godzinę 20:40. Ja się dopiero odzywam. Po prostu w pracy dostałam pewną wiadomość od znajomej. Poprosiła mnie o telefon. Zadzwoniłam. I po prostu siedziałam później praktycznie przez 3 godziny na telefonie. No ten dzień mi naprawdę dzisiaj nie poszedł. Od samego rana coś się działo. Najpierw w sklepie trafiłam na taką panią strasznie roszczeniową, która no zirytowała mnie 20 minut po rozpoczęciu pracy. Naprawdę nie rozumiem takich ludzi, jaki oni mają cel wchodzić do sklepu i po prostu tak rozwalać komuś dzień. Jacy ci ludzie muszą być po prostu, no nie wiem, w siebie zapatrzeni, a z drugiej strony samotni chyba, że komuś innemu dokuczają. Słuchajcie, była taka sytuacja, gdzie przyszła do mnie pani i powiedziała, że szuka jakiejś koszuli, która była tam. Tam, nie? Tak, o, sobie rzuciła. Pytam się, ale jakiej koszuli? Wiecie, w każdym sklepie. Czy to jest Zara, czy to jest Sinsay Reserve, H&M. No wyobraźcie sobie, wchodzicie do H&M-u i mówicie, że szukam koszuli, która gdzieś tu wisiała. Jakiej koszuli? To jest po prostu... Potrzebuję auta. Jakiego auta? No takiego, co jeździ. Nie? Rozumiecie, o co chodzi. Pytam się, jaka koszula? No, pani ogólnie chodziło o jakąś tam koszulę oversize'ową, luźną, ale z drugiej strony elegancką, z jakimś wycięciem. Ja mówię, wie pani, no mówię, potrzebuję, nie wiem, zdjęcia, numeru referencyjnego albo przynajmniej wskazania miejsca, gdzie ta koszula się znajdowała, jak pani ją ostatnio widziała, bo w Zarze ta, powiedzmy, na sklepie przemieszcza się towar. On nie jest cały czas w tym samym miejscu, ale ten, kto kupuje w Zarze, ten wie. On dzisiaj jest tu, jutro tu, ale no nie cały asortyment, ale dzisiaj akurat u nas w sklepie była przebudowa tak zwana. Więc praktycznie cały asortyment jest przerzucony, duża część asortymentu, może tak powiem, jest poprzekładana. Dużo rzeczy wyjechało nowych z magazynu, dużo rzeczy przyjechało nowych, dużo rzeczy zostało zabranych na magazyn i będzie wywożonych w innym terminie. Także, ale wiecie, online jest wszystko dostępne i tam się wszystko podświetla, co jest dostępne. Nie dziwi mnie to, że pani nie mogła pewnej rzeczy znaleźć, no bo ona nie zawsze wisi w tym samym miejscu.
Od tego właśnie my jesteśmy na sklepie. No ale słuchajcie, pytam, mówię do pani, że potrzebuję jakichś więcej informacji, a pani do mnie, że jestem niekompetentna. Że jakim cudem ja pracuję w tej pracy, skoro ja nie znam asortymentu. Tłumaczę pani, że nasz magazyn jest 5 razy większy jak sklep. I jest tam 5 razy więcej rzeczy jak na sklepie. Jest to po prostu niewykonalne, żeby znać każdą rzecz, która na sklepie jest albo już jej nie ma. Może kiedyś była, a może nie była. Nikt tego nie jest w stanie spamiętać, bo tego jest naprawdę ogrom. Wszystko na magazynie jest w mniejszej ilości sztuk, jest na magazynie, nie wisi na wieszakach, na sklepie, bo po prostu by się to nie zmieściło. Najnormalniej w świecie jest to wynoszone z magazynu, jak klienta to poprosi. Jak klient szuka czegoś i zaczepi i mówi, że tu jest to dostępne, dlaczego on tego nie widzi, wtedy my właśnie mówimy, że jest to na magazynie. Ale mniejsza z tym. Przyszła ta pani i mówię, że jak mi pani poda więcej informacji, to ja pani przyniosę tą bluzkę. Poszukam tej bluzki, tak? Być może ona jest na sklepie, tylko jest w innym miejscu. Po prostu opis koszula oversize'owa jest dla mnie żadnym opisem. Nie wiem, jak wygląda, nie wiem, te koszule się czasami kolorem guzików po prostu różnią, tak? No i ta pani do mnie, że jestem po prostu taka śmaka i owaka. No i tak mnie zirytowała. Mówię, bardzo mi przykro, że nie jestem w stanie pani pomóc. Bardzo bym chciała. A pani do mnie mówi, ja się nie dziwię, że wy nie macie klientów, bo wy o tego klienta nie zabiegacie, tylko robicie wszystko, żeby ten klient od was wyszedł. Po czym poszła też do pani na kasę, do mojej koleżanki i do niej nażaliła się, jaka to ja jestem niekompetentna, bezczelna, niewychowana i w ogóle, gdzie ja w życiu złego słowa jej nie powiedziałam. Cały czas jej tłumaczyłam, żeby mi pokazała jakiś numer, żeby mi opisała tą koszulę, gdzie ona była, cokolwiek. A pani od razu, że ja powinnam wiedzieć, jaki asortyment jest i ja powinnam mi tą koszulę po prostu wynieść w tym momencie bez jej tłumaczenia. Ona nie ma żadnego obowiązku posiadania wiedzy, jak się koszula nazywała, jaki ma numer referencyjny, ani gdzie wisiała, bo to jest mój obowiązek, a nie jej. No więc przykro mi, pani nie została przeze mnie porządnie obsłużona. I wiecie, to są takie sytuacje, które nie są ode mnie zależne, bo nawet gdybym w tym sklepie pracowała 10 lat, to nie jestem w stanie znać całego asortymentu, który jest albo nie jest, bo dużo rzeczy jest odsyłanych, dużo rzeczy jest magazynowanych, dużo rzeczy jest wystawianych na różnego rodzaju wyprzedaże. Nie sposób znać całego asortymentu sklepu, który jest na magazynie. Tego jest po prostu ogrom. Ja czasami wynoszę takie rzeczy z magazynu, że się dziwię w ogóle. Ostatnio była jakaś osoba, która zamówiła taką sukienkę, że była pewna, że święta spędza po prostu na Karaibach. No tej sukienki się w Polsce o tej porze roku nie da założyć. Zresztą ona nawet i latem by u nas dziwnie wyglądała. To jest sukienka stricte na jakieś ciepłe wyspy. Także no, ludzie naprawdę mają różne gusta i różne rzeczy u nas na magazynie są. I ja czasami jestem w totalnym szoku, jak czegoś szukam na magazynie i na coś trafiam. Jest mnóstwo bardzo fajnych rzeczy, ale to jak ktoś szuka na stronie internetowej, to wie, że to po prostu jest. Także no, ta pani mi ciśnienie dzisiaj podniosła, bo żeby człowiek, że tak powiem, na rzęsach koło niej chodził i tak by jej nie dogodził. Ewidentnie typ człowieka, który po prostu, wiecie, no, potrafi komuś zburzyć dzień. Ja oczywiście jakoś na dłuższą metę się nie przejmuję takimi rzeczami, ale wiecie, jak się ciągnie takie pasmo za sobą później, no to wiadomo, że ten dzień jest gorszy. I ja dzisiaj w ogóle, jak wracałam już z pracy i zadzwoniłam później do drugiej koleżanki, która wiem, że mnie czasem ogląda, albo i zawsze ogląda. Mówię, słuchaj, bo ona mówi, że właśnie mnie teraz ogląda, pozdrawiam cię. I ja mówię, słuchaj, jutro vloga nie będzie, dzwonię do ciebie w innej sprawie. Mówię, taka i taka sytuacja, opowiadam jej, o co chodzi. Także dzisiaj naprawdę miałam w ogóle nie kończyć tego vloga, bo mam fatalny po prostu dzień. Problemy same po prostu się naganiają z jakiejś durnej głupoty i człowiek nie ma na to w ogóle wpływu. No dobra, no nie mogę wam powiedzieć, o co chodzi, ale po prostu szlak mnie trafia, że człowiek czasami jest bezsilny wobec sytuacji, wobec osób, że ludzie potrafią tak kota ogonem odwrócić. No nie wiem, jak ja mam to nazwać, po prostu ręce opadają. Szkoda jest mi po prostu innych osób, które w jakiś sposób cierpią przez takie osoby.
przez takie sytuacje, bo to już tutaj ile osoba zawiniła, tyle osoba, ale tu chodzi o sytuacje głupie. Znaczy tu w sumie osoba nie zawiniła, dobra, no nieważne, nie będę drążyła tematu, mam dzisiaj bardzo ciężki dzień i tak naprawdę stwierdziłam, że vlogmasa nagrywać nie będę. Miało być dzisiaj ubieranie choinki, niestety tak jak mówię, ja do godziny 19.30 wisiałam na telefonie non stop, wyszłam z pracy i siedziałam, a jakby tego było mało, wyszłam z pracy, wzięłam paczkę, bo paczkę już miałam wysłać, w pewną paczkę do pewnej osoby miałam wysłać w piątek czy w sobotę, jak szłam do pracy i z tego wszystkiego, że mnie mąż zawoził, zapomniałam paczki zapakować do auta i ja tej paczki po prostu nie zabrałam. A nadała mi ją właśnie na, jak rejestrowałam paczkę, to napisałam, że będzie nadawana właśnie w galerii. Ja jej nie zabrałam, więc później w sobotę też jej nie mogłam, to było w piątek, w sobotę też jej nie mogłam nadać w Łącznej, no bo cały czas było, że galeria. No i dzisiaj ze sobą zabrałam tą paczkę, też mnie mąż zawiózł, więc ja z tą paczką i z sukienką, no bo przecież chciałam kupić stanik, więc obładowana dzisiaj wielkimi rzeczami, poleciałam rano do pracy. No i wychodzę z pracy, lecę szybko, wziąłam tą paczkę, lecę na tą pocztę, którą mamy w galerii. Krata do połowy obsunięta. Stoję, czekam, słyszę, że jest tam pani za winklem, dyskutuje, śmieje się. No mówię, no dobra, może przerwa. Nie? No i była 14.15. No i pani wyszła, zobaczyła, że ja stoję za tą kratą, bo ta krata była tak do połowy i mówi do mnie, przerwa międzyzmianowa. Mówię, słucham? Przerwa międzyzmianowa. Ja mówię, a może mi pani chociaż przyjąć tylko tą paczkę? Ona jest już praktycznie nadana, opłacona, trzeba ją tylko zarejestrować. A ta pani mówi, nie, bo ona już zaczęła zamykać swoją zmianę. Ona nie jest w stanie mi teraz paczki przyjąć. Pytam się, a za ile będzie otwarte? Za pół godziny. To mówię, o której mam przyjść? No, za 25, za 20, 15. Po prostu szlak mnie trafił. I ja z tą paczką po prostu latałam po tym sklepie, jak głupia po tej galerii. Siadłam, zadzwoniłam właśnie do koleżanki i się dowiedziałam, o co chodzi. Więc no tak jak mówię, zirytowała mnie też pani na poczcie, bo ona automatycznie jak ja odeszłam, bo chciałam się przyjść, cofnąć, wrócić, zapytać się, gdzie są wypisane te godziny, bo ja nigdzie nie znalazłam takiej informacji, że jest jakaś przerwa. Albo czy po prostu mogę ją zostawić, wiecie, i pani ją sobie po prostu zarejestruje później, bo ona była już nadana i opłacana. Kwestia kliknięcia tylko, żeby ją przepuścić przez system. A pani dalej odeszła od biurka, poszła na zewnątrz, oparła się o mebelki i sobie dyskutuje z kawą z tą drugą i śmieje się w najlepsze. Także przerwa. Pani kończyła tak swoją pracę, że no... Mówię wam, no szlak człowieka dzisiaj po prostu trafiał. Dzisiaj trafiałam na takie osoby, że no ciężko było dzisiaj funkcjonować, ale macie vlogmasa. Sorry, naprawdę sorry. Ja dzisiaj chciałam zrobić pierniczki, chciałam dzisiaj zrobić ksawerego choinka. Jedyne co zrobiliśmy z mężem, to na przedpokoju szafę przenieśliśmy i jedna z tych, największa szafa poszła do nas, do garderoby. Mąż ją sobie przejmie, bo mówi, że te rurki można wyciągnąć i on ma półki do niej na górze, więc mąż ją zabrał sobie do garderoby, a drugą szafę daliśmy do pralni, więc musiałam ogarnąć pralnię z całego prania, które tam było naskładowane i najnormalniej w świecie tam wstawiliśmy, ale ona jest jeszcze z butami zapakowana, brudna, bo przyjedzie jutro Rafał, zrobi tą szafę. To ja sobie na spokojnie wszystko po prostu poukładam i wtedy sobie będę sprzątała też szafę w... gdzie? Tutaj, w... no, w pralni. Także myślę, że sprzątanie nas w pralni jeszcze czeka. Zobaczymy, jak to będzie. Czy ja się wyrobię? W ogóle jestem zła sama na siebie, bo z jednej strony jestem bardzo zadowolona, że udało mi się te vlogmasy tak dla was ciągnąć, że jednak mimo wszystko, mimo mojego wielkiego braku czasu, udało mi się nagrywać te vlogmasy codziennie i nadal mi się udaje, bo ten vlogmas się jednak ukaże. Narzekający, no cóż, też mam czasami gorsze dni, nie zawsze jest różowo i kolorowo. Chociaż dzisiaj mówię to, płakać mi się chce po prostu z tej bezsilności i z takich głupich sytuacji, jakie ranią inne osoby przez głupotę i system, o tak to może nazwa.
I tak naprawdę miałam zrobić wieniec z Wami. Nie zrobię, dlatego że nigdzie nie mogę kupić girlandy. Po prostu, a na Allegro już nie zamówię, bo mi nie dojdzie. A jak mi dojdzie w piątek, to mi ona w piątek już jest do niczego niepotrzebna, bo ja nie będę miała w piątek czasu na robienie ozdób. Miałam z Wami zrobić tą ogromną ozdobę, o której Wam mówiłam i nie zrobię jej w tym roku, bo już po prostu nie mam kiedy. Święta idą, a po świętach jest mi ona w sumie niepotrzebna. Mogłabym ją zrobić, ale to już nie będzie to samo. Ja chciałam taką dekorację zrobić na vlogmasę. To była dekoracja, miała być robiona z takich plastrów drzewa. Więc taka dekoracja dosyć ciężka, masywna. No ale trudno, no zostanie to schowane na przyszły rok i po prostu zrobimy tą dekorację w przyszłym roku. Bo tak jak mówiłam, jutro przyjeżdża Rafał, będzie robił szafę. Ja na 14 mam do pracy, więc nie ma takiej opcji, żeby jutro to zacząć. W środę mam wolne, ale w środę będę robiła listę zakupów i pierwsze zakupy. Przejrzę w ogóle, w środę robię taką główną listę zakupów do wszystkich rzeczy, jakie mi będą potrzebne na święta. Przejrzę gazetki, co jest w środę, a co jest w czwartek i zakupy będą podzielone. To, co będzie mi potrzebne i będzie w gazetkach jeszcze środowych, kupię w środę, a drugą część kupię w czwartek. W środę jeszcze muszę pojechać do mamy, bo dzwoniła do mnie, żebym przyjechała po pierogi, bo już mi zrobiła i coś jeszcze miała mi dać właśnie na święta. Więc w środę do niej muszę podjechać. W czwartek idę znów do pracy na popołudnie, mam chyba od 13 do 21. Wiem, że jakoś po południu idę. No i piątek mam wolny, ale już w piątek zaczynam piec ciasta, więc w czwartek do południa muszę zrobić zakupy drugie. No i w piątek zaczynam piec ciasta z rana, później jadę na paznokcie, więc mnie nie będzie 2 godziny. No i przyjadę, no to już będzie dzień na wariackich papierach, będą ciasta, będą przystawki i tak dalej, wszystko robione, bo to już jest piątek, w sobotę Wigilia, więc... My na Wigilię wychodzimy, ja już się nie martwię daniami na Wigilię. Jedyne co będę robiła, to pewnie zrobię w Thermomixie rybę po grecku. Zobaczę, jak ona wychodzi, ta z Thermomixa. Przetestuję go po prostu pod tym kątem. Dzisiaj nic nie robiłam, bo tak jak mówię, z bezsilności najchętniej bym się położyła do wanny albo poszła spać. I tyle dzisiaj mogłabym zrobić. Miałam się tego vlogmasa w ogóle nie nagrywać. Ale stwierdziłam, że przyjdę, wyżalę Wam się. Trochę mi się lżej zrobi. Bo wiem, że mogę na Was liczyć zawsze i pomimo, że ostatnio nie odpowiadam w ogóle na komentarze, ale przysięgam, czytam wszystkie po kolei, wszystkie, nie ma ani jednego komentarza, którego bym nie przeczytała, nawet jeżeli one są, nie wiem, do vlogmasa numer 1 dodawane, czy jeszcze do filmów wcześniejszych, to ja je i tak czytam, bo one mi się po prostu podświetlają w komentarzach takich ogólnych, więc nie ma komentarza, którego bym nie zobaczyła. Ale no tak jak mówię, taki okres, że nie mam kiedy na nie odpowiadać. Wczoraj siadłam do odpowiadania, za chwilę zadzwonił telefon, za chwilę to tamto, no i było po. Ksaweremu jednak dzisiaj podałam ten antybiotyk, bo nadal ma temperaturę. Mało tego, zrobiło mu się tutaj takie potworne owrzodzenie, nie jest to zajad. Wygląda to jak afta, ale to jest po prostu ogromne. To mu tak usta zajmuje i robi się takie, aż mu spuchły. Więc podałam mu również haskowir, podałam mu ten antybiotyk i jak mu do środy nie przejdzie, nie zacznie to ginąć i nie zacznie się leczyć, po prostu pójdę do lekarza. Najnormalniej w świecie, więc tak sobie mogę naplanować różnego rodzaju dekoracje. Ale może wstawię Wam zdjęcie jednego wieńca, który właśnie chciałam zrobić, bo już go raczej nie zrobię. Postaram się go odszukać i wstawić Wam tutaj gdzieś to zdjęcie, żebyście mogli sobie zobaczyć, co zamierzałam zrobić. A jeżeli Wy jeszcze nie macie, no to może się zainspirujecie. W ogóle Wam wstawię jeszcze takie fajne jedno zdjęcie, które widziałam właśnie dekoracji takiego żywopłotu na zewnątrz, zrobionego w kształt choinki. Przepiękny, przegenialny, bardzo tani pomysł. Fantastycznie wygląda. I jeszcze zdjęcie takiej jednej choinki Wam pokażę, dekoracji w kształcie choinki. Tak, wstawię Wam takie inspiracje, żeby chociaż coś tam było tego świątecznego. A teraz przechodzimy do otwierania kalendarza adwentowego. Ja się wygadałam, mi się trochę lżej zrobiło. Wy mnie wysłuchałyście, skoro część z Was pisze, że możecie słuchać nawet jak obieram ziemniaki. O obieraniu ziemniaków to myślę, że takie moje marudzenie czasami też... Po prostu w jakiś sposób poczuję od Was to wsparcie, bo wiem, że zawsze na Was mogę liczyć. O, naprawdę lżej mi się zrobiło.
Dobra, jedziemy dzisiaj. Który to numerek? 19, ja już powiem Wam szczerze, 19, 20, czyli tutaj mamy. Boże, 20, zaraz Wigilia i się wszystko skończy. Coś relaks. Krem do rąk, genialny, cudowny. Już używamy, zobaczymy. Ale. Wiecie co, konwaliami jakimiś pachnie. Ale piękny zapach. Jezu, no powiem Wam, że naprawdę nie wiem, ile te rzeczy kosztują w regularnych cenach, ale myślę, że będę szukała tych produktów, bo zapachy są obłędne. I bierzemy od razu maseczkę. Widzicie, też Was namawiałam codziennie do maseczek. Tu mam 3, w łazience mam 3, to już jest 6. I dzisiaj wyciągnę kolejną, bo już wszystkie wychodzą. Mamy dzisiaj Pure Active, czyli oczyszczającą taką. No i zostało mi jeszcze raz, dwa, trzy maseczki, więc codziennie będziemy wyciągać maseczkę i też jej dzisiaj nie zrobię, bo po prostu nie mam już siły, żeby leżeć z maską. Idę, zrzucę tego vloga, zmontuję go dla Was i kładę się przed telewizor. Także żegnam się z Wami, przepraszam za dzisiejszego vlogmasa, że jest on taki narzekający, ale tak jak mówię, jestem tylko człowiekiem i po prostu też mam czasami gorszy dzień. I mam nadzieję, że jutro będzie ten dzień lepszy, że się wiele rzeczy wyprostuje, bo jutro czekam na telefon, co udało się załatwić, więc trzymajcie kciuki, bo naprawdę sprawa jest bardzo ważna i mam nadzieję, że udało mi się to załatwić tak, jakbym sobie tego bardzo życzyła i że po prostu, że będzie dobrze. Także liczę na Was, że trzymacie za mnie kciuki, trzymajcie się cieplutko i życzę Wam miłego, cudownego dnia. No, bo to już wielki tydzień przed nami, cały czas. Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta, coraz bliżej święta. Pa!